Wszystkim! Znowu płan 7? Dalszy ciąg tyranii. Dobra, pogadajmy z tym gościem. I weźmy się do roboty. Witaj, stanowicielu. Mężyc kłania się ci się omiatając ziemię piórami wetkniętymi w kaptur. Chyba się nie znamy. Zaiste, obawiam się, że nieco cię zaskoczyłem. Mędrzec Garus, dawniej z Cytadeli Pergaminu. Skryba i badacz, jakich mało. Nie będę cię zarządzał tytułami. Kiedy usłyszałem o księżnicy, którą budujesz, musiałem się tu zjawić. Obserwowałem robotników, jak wnosili na górę kamienie i zwoje. Było tego ogromnie dużo i bardzo się męczyli, więc pomagałem im, jak umiałem. Ostatniego dnia, kiedy wszyscy wychodzili, ja zostałem. Co ty robisz? Rozumiem, że będziesz potrzebował kogoś do zorganizowania tego zbioru, zwojów, katalogowania odkrytych przez ciebie tekstów i koordynowania prac badawczych. Tylko twój skryba mogę zajmować się wszystkimi trzema rzeczami. Zacząłem już przeglądać twoje zbiory i szczerze mówiąc potrzebuję tej pracy. Cytadela Pergaminu nie jest w najlepszym stanie, a w czasie wojny niewiele jest bezpiecznych miejsc, w których znajdzie się zajęcie dla mędrca. Co możesz dla mnie badać? O, najróżniejsze dziedziny, magię, alchemię, historię świata. Masz imponującą kolekcję. Może nie tak wielką jak Cytadeli Pergaminu, ale nie ma na co płakać nad spalonym pergaminem. Zacząłem układać listy możliwych tematów badawczych. Pozwól, że zaprezentuję. No i dobra. Mamy te różne rzeczy. Mamy również ten magiczny sigil, który znaleźliśmy w księżnicy do badania. Możemy również tarczę, miksturę przebadać na nowe przedmioty. Okej, dobra, potrzebujemy jednego rekruta najpierw. Gdzie tu możemy nająć tutaj? Dobra, chcemy tutaj gościa, który będzie dostarczał zwojów. Okej, najmi. Tak, świetnie. Coś tu jeszcze potrzebujemy? Tancerka. Nie, tancerka, trenerka umiejąca, tak. Władania różnymi magiami. Mistrz władania kamieniem, trenerka, mistrzyni. Mistrzyni umiejętności uczenia władania cmentarnym blaskiem oraz iluzją. W razie nic więcej nie potrzebujemy. Potrzebujemy tylko tego, żeby rozpocząć badania. Okej, to wymaga 4 zwojów, tego magiczny sigil i będzie czas długi. Ale dobra, weźcie się do roboty. No i dobra, no to chyba tyle, co możemy tutaj zrobić. No dobra, no to idziemy do Morza Kamienia. Do Kamiennego Morza. Gdzie my się mieliśmy udać? Udaj się do Sanktuarium Zębatej Paszczy i spotkaj się ze Skarconymi. Sanktuarium Zębatej Paszczy. No to w drogę. Tak. Bardzo kolorowo wyglądająca miejscówka. Okej, dobra, przyszła odpowiedź od Mythois. Więc... wygląda na to, że terasy nadal drżą. Dobra, przeczytajmy ją, zanim udamy się dalej. Sprawie wiesz. Drogi stanowicielu, a już nie nalazłem nas archontem. Rzekomą tajemnicą jest fakt, że Bledyn Mark ma za zadanie przede wszystkim eliminowanie zagrożeń, zanim staną się problemem. Oficjalne egzekucje stanowią zaledwie ułamek jego obowiązków. Z tego co wiem, Kyros od dawna wykorzystuje Bledyna Marka jako środek zapobiegawczy. Ponieważ Mark może swobodnie poruszać się po całym świecie i unikać niemal każdej magii, jest idealnym drapieżnikiem pilnującym, by naturalny porządek rzeczy nie został zburzony.
Jestem przekonana, że niewiele osób w terasach poważnie zastanowiło się, dlaczego tak niewielu archontów przychodzi na świat daleko na zachodzie. Z pewnością w terasach nieraz pojawiali się ludzie obdarzeni potencjałem, by zostać archontami, ale Mark likwidował ich, zanim świat miał szansę o nich usłyszeć. Sądzę, że możemy założyć, że Bleeden Mark ma cię na oku, a jego rozkazy pozostawiają mu swobodę decyzji o twoim losie. Znam tego starca od biegów, dlatego stanowczo odradzam ci próby przekonania go do siebie demonstracjami lojalności. Tak? Mark nie toleruje lizusostwa. Jestem przekonania, że w jego oczach każdy człowiek jest samolubnym, okrutną kanalią, a ludzie dzielą się wyłącznie na tych, którzy kłamią na temat własnego charakteru i tych, którzy akceptują to, kim są. Trzeciej możliwości nie ma. Dlatego sądzę, że pewnego dnia Bleeden Mark przyjdzie i po ciebie. Jak napisałem wcześniej, zawsze możesz się ukryć albo sam odebrać sobie życie, natomiast konfliktu z całą pewnością nie zdołasz uniknąć. No okej. I to tyle? Dano to, że tak. Odpowiedzi. List zarchiwizowany. No okej. Spoko. Więc... to chyba tyle, jeżeli chodzi o na razie o wątki listowe. Wejdźmy tutaj bliżej. Widzimy jakichś zgardzonych i jakichś chórzystów w stanie akceptowalnym. Znaczy martwym. Okej, dobra. Zbierzmy tutaj, co możemy. Warunki naturalne w Kamiennym Morzu są surowe i bezwzględne. Mogą tu przeżyć tylko rośliny przystosowane do suchego klimatu. Okej. Ciężkie krawa. Karwasze skórzane. Dałyby większe odbicie, precyzję, ale mniejsze odzyskiwanie gotowości. A więc zachowamy te, które obecnie mamy. Dobra. Co tutaj mamy? Tekstura ochrony. Co tutaj jest? Dziwna formacja. Ten występ skalny jest pochodzenia magicznego. Podobne formacje takie tworzyły się za kopcem, kiedy przemierzał Kamienne Morze w czasie podboju i zawierają ślad jego egzystencji. Przyłóż do niej do momentu, by nauczyć się symbolu kamienia. Okej, to już umiemy. Ktoś nam w międzyczasie nauczył. Okej, ty nie masz nic do powiedzenia. Jest Radix i Kaedis. Więc... co pogadajmy do nich. Stanowicielu, porucznik Kaedis, do waszych usług, panie. Radix też, chociaż sam tego nie przyzna. Komendant Żelazne Serce, braciszku. Ciebie również to dotyczy, stanowicielu. Wybacz, ale nie mam czasu na szczę uprzejmości. Prowadzimy niezwykle ważną kampanię, na pewno to rozumiesz. Najmocniej przepraszam w imieniu nas obu, jeśli jednak... pozwolicie zapytać, to co to was sprowadza w tą okolicę, panie? Jasne, widoki mamy tu piękne, ale niech was to nie zwiedzie, ta kraina roi się od niebezpieczeństw. Asze przysłał mnie, bym was pomógł wasze starania o przejęcie Kamiennego Morza. A więc przybywasz w konkretnym celu. Czuję na siebie ciężar spojrzenia żelaznego gwardzisty. Wzmocniono zarówno magię, jak i jego stanowczością. Po chwili jego surowy wzrok powoli łagodniał, gwardzista kiwa głową, jakby podejmując decyzję. Bym głupcem, gdybym odrzucił pomoc stanowiciela, zwłaszcza tak sławnego. Przyjmuję wszelkie wsparcie, jakie mogę, by dołączyć do kruszycieli w wyjącej skale. No co skała, tak nazywają się kamienni torobciele. Tak nazywają kamienni torobciele, którzy niegdyś żyzny pas ziemi uprawnej, teraz z obszarem skalistych szczytów urwisk poruszonych jękami umierającego powoli archonta. I obronić fort, który zbudowali wokół szczątków kopca. Komendant chce przez to powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni waszą obecnością. Dotarcie do wyjącej skały to najważniejszy etap, który okazuje się nie być taki łatwy. Nękają nas chórzyści i bestie, które gotowe są rozedrzeć cię na strzępy, zanim się obejrzysz. Doprawdy straszne i krwiożercze. Okej.
Nie obawiam się ani ludzi, ani zwierząt. Przebiję się do wyjącej skały bez względu na to, kto mi stanie na drodze. Takie rzeczy lubię słyszeć, panie. Najkrótsza droga prowadzi przez wąwóz kamienne dno. Oczywiście aż roi się tam od chórzystów i zwierzców. Wy oczywiście ścieżkę, my będziemy podążać tuż za wami. Jeśli doprowadzicie nas tam w jednym kawałku, nazwę waszym imieniem mój miecz. Usieczemy wystarczająco wielu, by nazwano naszymi imionami jakąś zbrojownię. Chyba przeżyję jakoś fakt, że w obiegu znajdują się kolejne miecze w imieniu Barik. Okej. Bariku, ktoś już nazwał twoim imieniem oręż? Owszem, kohorcie, która szła za mną przez wierzchołki i krzepę, spodobało się, jak sobie radzę w walce. Jestem na tyle duży, że mogę dzierżyć miecze, które dla innych są zbyt nieporęczne. Zaczęli więc dokładać ciężarki do kijków treningowych, żeby się wyćwiczyć, a swoje przydziałowe miecze nazwali moim imieniem. Chociaż domyślam się, że większość z nich przepadła przez edykt burz, zbyt wielu przyjaciół i zbyt wiele siebie samego zostawiłem w ruinach krzepy. Okej, będę się zbierać. Nie wiem, jak wam dziękować, panie. Nie macie pojęcia, jak bardzo nam to pomoże. Przygotujemy się do wymarszu. Dajcie znać, jeśli będziemy potrzebni do pomocy, ale jeśli zrobi się gorąco, nie liczcie na nas. Naszym obowiązkiem jest obrona kruszycieli, więc będziemy odstawiać się nieco z tyłu. A, jak zwykle. Stanowicielu, jeżeli dotrzesz do celu przed nami, a niewątpliwie tak będzie, to aby wejść do obozowiska potrzebujesz sigilu zapomnianego imienia kopca. Patrz uważnie, bo to trudny sigil. Mistrz kruszycieli spokojnie pokazuje ci sigil, kreśląc go palcami w powietrzu. Chociaż dla postronnego świadka symbol wygląda jak gesty zaklęcia, Radix nie używa żadnej magii, a jedynie traktuje go jak znak rozpoznawczy. Pokaż go wartownikom, a będą wiedzieli, że jesteś jednym z nas. Okej, przećwicz sigil zapomnianego imienia kopca. Przychyla w głowę wyraźnie pod wrażeniem. Dobrze, przesuń ten palce tak, w dół. Właśnie tak, twoja reputacja nie jest przesadzona, stanowicielu. Jak mogę ci pomóc? Okej, może możemy się trochę popytać go. Powiedz mi o ruchach chórzystów w tej okolicy. W mordę, jest ich więcej niż robaków. Nie można przejść dwóch kroków bez konieczności wyprucia któremuś flaków, ale większość z nich obsiadła półwrota, pewnie w poszukiwaniu rekrutów. Mój brat mówi bardzo dosadnie, ale zgadzam się z nim. Chórzyści przypominają robaki, pojedynczo nieistotni, jednak irytująco liczni i też można ich zmiażdżyć pod odpowiednim naciskiem. Jednakże w tej chwili mam ważniejsze sprawy na głowie. Nawet Radix lubi zabijać krzykaczy z chóru. Ale nie może porzucić swojego zadania. Zasiania mogę odejść od jego boku. Och nie. Jakże nieszczęśliwie wygodnie się złożyło, że wy utknęliście tutaj, jak ktoś inny musi wam odwalić brudną robotę. Żałosne. No okej, że zdobędziemy trochę przychylności wzgardzonych, może na szósty poziom. Wyślij mnie, by zaatakować ich ten rój, ja przyniosę chwałę wzgardzonym. Chcecie wymordować wszystkich? Chyba właśnie skradliście moje serce. Pozdrówcie ich ode mnie, żelazem. Z radością użyczę mego żelaza w tej sprawie. Kundle z chóru wkrótce będą skamlać u naszych stóp. Dobra. Możesz to uznać za załatwione. Co to za te okolice i czemu są niebezpieczne? Kamienni tropiciele nazywają to miejsce sanktuarium zębatej paszczy z powodu tutejszych krystalicznych formacji. Zabójcze są zarówno tutejsze zwierzce, jak i ciągle trzęsienia ziemi oraz liczne przepaście. Daj spokój, braciszku. Strząsy dla kruszycieli rościela nieistotne. Największym problemami są te przeklęte bestie, dlatego właśnie tu jesteś. Okej. Nie dogadujecie się z tubylcami? Z którymi? Z głodującymi prostakami zasady półwrota, którzy skarżą się na nas chórzystom? Czy ze zwierzcami, którzy po nocy wspinają się po urwiskach, chcąc nas żywcem obadrzeć ze skóry? Dlaczego mieszkańcy zasady półwrota skarżą się na kruszycieli? Czasami ziemia przekazuje mi wibracje ich szemrań. Ci kretynie obwiniają nas za nieustanną aktywność sejsmiczną krainy.
nie do końca mają rację. Dlaczego zwierzcy z Kamiennego Morza próbują was pozabijać? Wiesz, że z początku chętnie powitali korszycieli, uskardzonych jednak nienawidzą, prawda, braciszku? A pewnie, nauczą się szacunku dla generała. Bez względu na środki, zwierzcy zaczęły nas atakować, zarówno korszycieli, jak i żołnierzy. Mieliśmy nadzieję, że dojdziemy z nimi do porozumienia, będąc magami ziemi, ale chociaż z początku nas zaakceptowały, to wkrótce oskarżyły nas o kradzież czegoś, co nazywają zębami starszych. Czy są te zęby starszych? Zwierzcy mówią tak na Lazuroid z powodu kształtu kryształów, faktu, że starszyzna plemienia ich używa. Wiem, że kryształy mają właściwości mistyczne, jak choćby wzmacnianie magii, ale wciąż je badamy. Kopiec był nimi zafascynowany. Zwierzcy uważają to miejsce za sanktuarium? Gadają coś o martwych przodkach i zębach starszych, których czynią okolicę świętą. W dupie to mam i tak gówno wiem. Kruszyciele mówią, że jest tu spora koncentracja magii, przynajmniej tylko tyle z tego zrozumiałem. Zapytaj go o strategię wojenną, rozbłyśnie jak płonąca siarka, ale jeśli chodzi o alchemię, sztuki tajemne, rozumie co najwyżej podstawy. Strzeliste formacje Lazurolitu wywołują rezonans temporalny, równy geotropicznemu naświetleniu niezwykłej regularności. Jak można więc sobie wyobrazić, obszar ten jest szczególnie interesujący dla badań magii Ziemi. Zapewne przyciąga też te stworzenia, które są mocno zestrojone z klejną. Jasne, oczywiście. Miło jest po tylu tygodniach dla odmiany pomóc z kimś, kto mnie rozumie. Tak, jasne, Radix, jasne, jasne. Powiedz mi o krystalicznych formacjach Lazurolitu. Tubylcy nazywają je zębami starszych, badamy ich właściwości, wydają się w jakiś sposób wzmacniać magię. Kopiec był nimi bardzo zainteresowany i chciał lepiej zrozumieć ich działanie, zanim przedwcześnie zginął. Okej, porozmawiajmy o czymś innym. Co ty i twój oddział robicie po środku Kamiennego Morza? Parę tygodni prowadzimy tę przeklętą operację eskortową. Powiedziałbym, że dostałem ten przydział za karę, ale generał twierdzi, że wybrał mnie ze względu na to, że ten W jest moim krewnym. Uważa, że Radix mnie posłucha, kiedy powiem mu, żeby nie dawał kroku w przepaść. Akurat, mój brat jest marzycielem, chociaż jego marzenia często są mylne i bez polotu. Zmierzamy do wyjącej skały, by wzmocnić w tamtejszym forcie nasze siły i kruszycieli strzegących szczątków kopca. Przez ciebie ubijam tu zwierzcę i wciągam kamienie z butów zamiast plądrować krzepę. Gdybym miał marzyć czymkolwiek, to najprędzej o opuszczeniu tej zastranej krainy. Kopiec? Czy to nie ten archont, który zbudował się przeciwko hegemonowi? Stanowicielka Kali obwieściła adekt kamienia w roku 430, by go zabić. Dokładnie tak. Podczas naszej głównej kampanii mającej na celu podbój Lazuru, kopiec zupełnie zignorował rozkazy archonta Asha, a wkrótce potem stanowiciela Kalio obwieściła edykt egzekucji kopca. Chociaż przez wiele lat byłem uczniem kopca, możesz być pewien, że jako dziedzic gildii kruszycieli jestem całkowicie oddany wzgardzonym. Kyros wymaga absolutnej lojalności, dobrze to rozumiem. Jedno, czego nie rozumiem, nigdy nie wybaczę, to dlaczego wybrał brudnych dzikusów, a nie swoich uczniów. Okej. Mówiąc o dzikusach, masz na myśli zwierzę. Jak najbardziej. Pożałowania godne, że kopiec ryzykował życie wszystkich członków gildii dla takich prymitywów. Sprowadził zagładę nie tylko na siebie, ale niemal zniszczył też nas wszystkich. I wcale nie rozpiera go z tego powodu duma. Gdyby magowie okazywali więcej skromności i staranności, może armia nie musiałaby wątpić w ich przydatność. Na honorowe tytuły trzeba sobie zasłużyć, a nie dostawać je na wyrost za odważne gadanie. Jesteś zarówno kruszycielem, jak i żelaznym gwardzistą. Jak do tego doszło? Zapewniam, że nie z wyboru. Chciałem jedynie uczyć się od kopca, ale kiedy przysięgaliśmy wierność grobowemu Ashowi, pozycja ta została mi niejako narzucona. Nie żebym miał coś przeciwko stanowisku nadanemu mi przez samego generała, chociaż jako protegowany kopca nie jestem zwykłym żołnierzem, to nadawałem się idealnie. Tytuł żelaznego gwardzisty otrzymuje się od samego Asha. Archont wojny kocha swoich żołnierzy, ale jego względy otrzymują tylko ci, którzy się wyróżniają. Nie ma dla nas większego zaszczytu.
Dobra. Porozmawiajmy może jeszcze szybko o tych innych tematach. Jak ktoś będzie zainteresowany, to niech po prostu sobie spauzuje i czyta. Co możesz mi powiedzieć o śmierci Kopca? O, to będzie ciekawe. Tylko tyle, że podobno jeszcze nie umarł. Mówią dosłownie. Nocami słychać, jak się rzuca i jęczy, niczym wiatr pośród gór. Kruszyciele mogą wam powiedzieć, czemu go doglądają, utrzymując go przy życiu. To proces eksperymentalny, nie leczniczy. Zapewniam cię, tak jak zapewniłem generała. Tu chodzi nam jedynie o badania i o wiedzę. Od naszego byłego mistrza możemy uzyskać jeszcze sporo wiedzy i mocy. Dlaczego kopiec złamał rozkazy? Dobra. Jesteście spokrewnieni. Jesteśmy rodzonymi braćmi. Ta. Wychowano was osobno? Mieliście innych ojców? Kim byli? Bla, 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 bla. Toralius jest z północy, prawda? Bla, bla, jak to było? Uczyć się pod okiem kopca. Dobra. No to bywajcie. Dobra, to było sporo rozmowy. Pozbieram jeszcze resztki złomu. Co to jest? Męcząca toksyna. Osłabienie. Udaj się do miejscowości Półwrota. Zaraz to zrobimy. Spadajmy jeszcze tutaj, czegoś nie ma. Tylko stare deski i wysuszone liny dzielą podróżników od śmierci podczas pokonywania wielkich rozpadlin Morza Kamienia. Wygląda na to, że nic tu już nie ma. Dobra, no to do Półwrót. Kakofonia jest jeszcze niedostępna, tak. Kakofonia jest siedzibą Archonta Tajemnic. Dobra, no to idziemy do Półwrót. Pomordować paru chórzystów. Jej! Dawno tego nie robiliśmy. Swoją stroną mnie zainteresowało teraz, bo skoro tu jest tu nadal aktywny edykt kamienia, znaczy, że wskarceni go podtrzymują. A ja chcę zakończyć ten edykt, ponieważ lubię kończyć edykty. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy mi się to będzie podobać. O, patrzcie, chórzyści nie atakują nas od razu. A niech mi jasna cholera, patrzcie, kto tu zawitał. Wielki stanowiciel Tunana. Chodźcie i powitajcie jego ekscelencję. Czy chcesz, żebyśmy padli ci stóp jak kundle? A może wolisz załatwić się w to, załatwić to w zabawniejszy sposób? Dopiero to, co przybyłem, a wy już wystawiacie moją cierpliwość na próbę. Pięknie, kurwa, chyba właśnie rozwłaściłem jego jęczącego robaka. Nie rób mi krzywdy, stanowicielu, całe się trzęsę, dacie wiarę, że ten tutaj przechadza się po mieście zupełnie jakby nie należało już do nas. Pozostaje tylko pytanie. Co mam z tobą zrobić? Może pokroić ci gębę? Albo wbić sztylet między łopatki, gdy się odwrócisz? Każde z tych rozwiązań jest kuszące. Okej, mamy opcję z przebiegliwością. Więc użyjmy jej. Tunon obdarzył mnie swoją mocą. Mogę zniszczyć się w mgnieniu oka. Ty jesteś niczym. Dyplomatycznym pupilkiem Tunona. Psia macia, kto wie, czego arbiter uczy tych swoich pomyleńców. Powiadomić niedolę, stanowiciel przychodzi. Daje znak do odwrotu i zaczyna biec. Ta, jasne. Uciekaj. Uciekajcie spod kolonnymi ganami. To dopiero widok. Okej, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Mieszkańcy Kamiennego Morza. Stąpaj ostrożnie, stanowicielu. Między kamiennymi morzem a krawędzią Półwrót znajduje się strome urwisko. Nie chciałbym, żebyś wpadł w przepaść. Co może dla ciebie zrobić ubogi handlarz? To miejsce rzeczywiście zostało zrujnowane. I to przez stanowiciela takiego jak ty. Bez obrazy, wasza sprawiedliwości.
ale jeśli kiedykolwiek spotkam tego, kto to zrobił, nie mieszkam mu wygarnąć. Przez edykt to miasto straciło wszystko. Domy, mieszkańców, nawet swoją nazwę. Nie wyobrażasz sobie, jak się czułem, patrząc, jak niszczą je wstrząsy i płomienie. Mogliśmy to my obwieścić ten edykt, gdybyśmy w trzeciej fazie podboju wybrali zamiast księżnicy, wybrali właśnie lazur, to my byśmy obwieszczali ten edykt, więc ten tego. Nie ma za co, nie ma za co. Teraz, gdy sytuacja w mieście się uspokoiła, musimy zmagać się jedynie z pojawiającymi się od czasu do czasu wstrząsami. Przychodzą i odchodzą niczym burze w lecie. Większość winnic zgardzonych. Na pomoc kruszycieli nie można liczyć. Szkarłatny chór przynajmniej chce rozwiązać problem. Okej. Doszły mnie słuchy, że mieszkańcy Półwrót uważają, że wzgardzeni sprawiają kłopoty. Czy zatem przybyłeś na pomoc? Ci ścipscy kruszyciele chronią kopca, ale niech mnie diabli, jeśli wiem, czemu to robią. Może lubią wstrząsy, które wywołują za każdym razem, gdy rzęzi jęczy. Ale jak mamy odbudować miasto, dopóki Archon żyje? Właśnie. Okej. Mieszkańcy Półwrót sympatyzują ze szkarłatnym chórem, mam rację. Cóż, nie przepadamy za nimi. Ale też nie żywimy do nich nienawiści. Mają plan, by zatrzymać trzęsienie ziemi. Tak mówią. Pozbędziemy się kopca, pozbędziemy się wstrząsów. A gdy wreszcie wszystko się uspokoi, będziemy mogli odbudować miasto i znów zacząć uprawiać ziemię. Może wśród twoich towarów jest coś godnego uwagi? Boję się, że nie. Skończyło mi się w zasadzie wszystko. Jedynie co mogę w tej chwili zaoferować, to własna gadanina. O ile interesują cię takie rzeczy? Okej, dobra, no to bywaj. Co tutaj masz? Ser. No to zabierzemy. Czemu by nie? Tak, ktoś jest, jakiś osadnik. Te zwisające liny miały być ostatnią rozpaczliwą próbą obrony domów przed zawaleniem się. Kolejne wstrząsy okazały się jednak zbyt silne dla prowizorycznych zabezpieczeń. Okej. Okay. Biedny chłop. A, rzeczywiście to jest spora przepaść. Trzeba uważać. Okej, okay, dobra. Nie zauważyłem, że wpadliśmy tak, że zaalarmowaliśmy cały chór. Dobra, cofajmy się trochę. Dobra, włączmy tryb powolny. Ustawcie się tutaj. Tu użyj większego odnowienia. No i jedziemy z kopcem. Zabić stanowiciela. Czekajcie, trochę głośno. Trochę przyciszę. Okej. Okay. Dobra. Ty rzuć celność na obrotkę. Okej. Okay. Teraz... Może mroźny kolec na tego drugiego. To zaraz chyba panie. Okej, okay, ty rzuciłeś to. Czy jeszcze jakieś zaklęcie? Nie. Ty masz wszystkie zaklęcia na... pasku. Dobra, dalej bufuj. Świetnie. Ty masz chyba mało zaklęć ofensywnych. Takich na jeden cel. Więc będę musiał o tym pomyśleć. Okej. Okay. I puf. Okej, okay, nie zdążyłeś. No i dobra. Będziemy musieli... tutaj troszkę porozrabiać. Przy okazji, zastanawiam się, czy w takim razie będziemy mogli cofnąć ten edykt kamienia. Na przykład wiem, że gdybyśmy sympatyzowali z chórem, to nie moglibyśmy cofnąć edyktu burz. Więc zastanawiam się, czy tutaj będziemy mieli opcję cofnięcia tego edyktu. A przy okazji, co daje nam ten edykt? Edykt kamienia. Wszystkie umiejętności magiczne minus 15, czas trwania powalenia plus 20%, kontrola kamienia plus 30. Okej, okay. Spoko. Dobra, w następnym odcinku czyścimy tą wioskę z chórzystów i zobaczymy, gdzie dalej nas wyślą. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!